na tym, jak zaspokoić swoje potrzeby. Nawet jak próbowałem uszczęśliwić innych, to tak naprawdę kręciłem jakiś interes na tym. Ale powiem wam, nie byłem szczęśliwy. Nie byłem prawdziwie szczęśliwy. Wiedziałem zawsze, że jest coś więcej. Przez całe moje życie wiedziałem, że jest więcej niż to, co mnie otacza, niż to życie, które prowadzę. I powiem wam, kiedyś poznałem człowieka, który zmienił się o 180 stopni. On zainspirował mnie do tego, żeby zacząć szukać Boga. Ja wiedziałem, że jest jakiś Bóg. Ja wiedziałem, że gdzieś tam jest jakaś prawda, ale wiedziałem, że tej prawdy nie ma we mnie. Ja tej prawdy nie doświadczyłem. Stałem w kościele przez wiele lat. Powtarzałem rzeczy, które były w mojej głowie. Powtarzałem te wszystkie regułki. Ale ja nie doświadczyłem Boga. Ale ja wiedziałem, że jest ten Bóg. I powiem wam, pewnego dnia upadłem na kolana. I powiedziałem, jeżeli Ty jesteś prawdziwy, to ja chcę Ciebie doświadczyć. Jeżeli Ty istniejesz, to proszę Cię, dotknij mnie. Dotknij mojego życia. Przyjdź do mnie. I zacząłem widzieć Jezusa, który umierał na krzyżu. Zacząłem widzieć Syna Bożego, który był rozciągnięty na krzyżu i umierał w potężnych cierpieniach. I ja zacząłem rozumieć, że On robił to dla mnie. Zacząłem doświadczać tego, co On doświadczał na krzyżu. Zacząłem doświadczać obciążenia grzechem. Zacząłem doświadczać obciążenia grzechem, syfem, egocentryzmem. I zacząłem widzieć to, widzieć siebie Jego oczami. I wiecie co? Ja zrozumiałem w tamtym momencie, że On umierał za mnie, umierał i zabierał moje winy. Zabierał to, co ja nagromadziłem przez całe swoje życie. Czyli tak naprawdę zasłużyłem na śmierć za to, że byłem egocentrykiem, za to, że koncentrowałem się na sobie, za to, że wielokrotnie mordowałem swoich ludzi. Dlatego, że jeżeli pomyślałem źle o drugim człowieku, to w swoim sercu byłem mordercą. Za to, że spałem z większością kobiet. Bo jeżeli pomyślałem o tyłku jakiejś fajnej dziewczyny i chciało mi się coś z tym tyłkiem zrobić, to Jezus mówi, jestem cudzołożnikiem, tak jakbym z nią spał. I to mnie obciążyło. I powiem wam, ja widziałem, że On zabiera ten grzech. Ja widziałem, że On zabiera to obciążenie. Ja wtedy zrozumiałem, będąc na kolanach, przepraszając Go za swoje życie, szukając Go całym swoim sercem, z głębi serca pragnąc poznania prawdy, ja zrozumiałem, że On umierał za mnie. Za Przemysława Więzika. Za mnie umierał wtedy, 2000 lat temu, Syn Boga Żywego. Właśnie za mnie. Doświadczyłem tego na kolanach, szczerze pragnąc, i powiem wam, co się wydarzyło chwilę później. Zobaczyłem, że On zabiera ode mnie całe moje życie, cały mój syf, cały brud, cały bajzel, który miałem w głowie, w sercu. I zostały mi pokazane moje motywacje z głębi serca, że wcale nie jestem takim fajnym gościem. Ja powiedziałem Mu wtedy, Boże, Jezusie, ja wierzę, że Ty umarłeś za mnie. Wierzę, że Ty dałeś mi swoje życie. Ja tego nie rozumiem. To jest rybka. Ale ja w to wierzę. Ja po prostu w to wierzę. Ja uwierzyłem. Ja zaufałem wtedy Jezusowi. I powiedziałem, dziękuję Ci za to, że umierając wtedy na krzyżu widziałeś mnie. I wiecie, co się stało? Następnego dnia obudziłem się nowym stworzeniem, nowym człowiekiem. Zacząłem czytać Biblię. Zacząłem spotykać się z Jego Słowem. Ponieważ Biblia, Słowo Boże, księga, która jest praktycznie w każdym polskim domu, jest natchniona myślami Boga. I coś wam powiem, przyjaciele. Ja Boga nie spotkałem w kościele. Powiem wam mniej więcej. Katolicyzm to jest kłamstwo i ściema. Ten dziadek Franciszek to jest kłamca. Siedzi na stołku w Watykanie i ściemę wam wali. Mówię to z pełną odpowiedzialnością. Katolicyzm to jest kłamstwo. Protestantyzm to jest kłamstwo. Prawosławie to jest kłamstwo. Bóg powołał człowieka do relacji. Do głębokiej, bliskiej, intymnej relacji. Ale ta relacja rozpoczyna się nie w zjedzeniu jakiegoś kawałka ciastka w wieku 8 lat, przyjęcia kłada i odjechania na nim w białym stroju. Nie. Ta relacja zaczyna się od uznania uznania swojego życia za jeden wielki błąd. Przyjacielu, coś ci powiem. Na dzień dzisiejszy idziesz do piekła. Idziesz do piekła. Dlaczego? Bo jeżeli raz pomyślałeś źle o drugim człowieku, to zamordowałeś tego człowieka i zasługujesz na sąd. Bo jeżeli uchybiasz w jednej rzeczy, to święty Bóg nie jest w stanie w żaden sposób mieć czegokolwiek wspólnego z tobą. Idziesz do piekła. Dlatego ja cię dzisiaj zapraszam do nieba. Stoję w imieniu Boga żywego, w imieniu Jezusa Chrystusa. Stoję tutaj i mówię ci w imieniu mojego Ojca: przyjdź do mnie. Zapraszam cię. Zapraszam cię do nieba. Umarłem zamiast ciebie. Wziąłem na siebie każdy grzech. Coś ci powiem, przyjacielu. Co to znaczy w ogóle Jezus? Jeszua to imię, ponad wszelkie imię, oznacza jedną rzecz. Jeszua oznacza to, że to Bóg, to Pan zbawia. To Pan ratuje przed konsekwencjami błędu. To Pan ratuje nas od syfu. To Jezus Chrystus ratuje nas od błędu. Nie jesteś w stanie zasłużyć na niebo. Nie jesteś w stanie zrobić nic. Niczego nie dodasz do krzyża. Najmniejszej swojej drobnej uczynkowości nie jesteś w stanie dodać do krzyża. Bóg wziął na siebie całą odpowiedzialność za to, co zrobiliśmy my. A powiem wam, wszyscy zgrzeszyliśmy. Nawet Franciszek. I pozbawieni jesteśmy chwały Bożej i zasługujemy na sąd. Tylko coś ci powiem, przyjacielu. Ja jestem człowiekiem wierzącym. Co to znaczy, że jestem człowiekiem wierzącym? To znaczy, że mam pewność. Bo wiara to pewność. Ja mam pewność zbawienia. Mam pewność tego, że idę do nieba. Powiesz, że jestem arogantem. Powiem ci coś. Nie jestem arogantem. Mam świadomość tego, kim jestem. Jezus Chrystus umarł za mnie. Wziął moje poprzednie błędy. Wszystkie błędy, których nawet jeszcze nie popełniłem, On już wziął. To mi daje bardzo duże poczucie bezpieczeństwa. Ja jestem schowany w Chrystusie. Jestem zjednoczony z Bogiem żywym w imieniu Jezusa Chrystusa. W Jego świętej krwi, którą przelał za mnie. Bardzo cierpiał. On bardzo cierpiał za ciebie. Pojednaj się dzisiaj z Bogiem. Olej religię, chrzań, katolicyzm, protestantyzm i inne pierdoły, bo to są pierdoły. Jakiś koleś w sukience mówi ci, jak żyć, a prawdopodobnie sam nie zna Jezusa. Ja ci mówię, przyjdź do mnie. Przyjdź do mnie. Mówię ci w imieniu Boga żywego. Przyjdź do mnie, z twojego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. Nie będziesz dzisiaj zasypiał samotny. Nie będziesz dzisiaj zasypiał, mając nawet pieniądze na koncie. Ale będąc gdzieś w głębi siebie niezaspokojony. Ja ci coś mówię, przyjacielu, o wielkim, głębokim poczuciu spełnienia, które jest moim ustawicznym stanem. Zapraszam cię do nieba, nie do kościoła, nie do religii. Zapraszam cię do nieba. Stoję dziś w piątkowy wieczór, aby ci powiedzieć, że Jezus Chrystus jest jedynym Bogiem i On jedyną drogą do pojednania ze Stwórcą. Mówię do was, ludzie, którzy oglądaliście Boga, zanim powstał świat. Wracajcie do domu, dzieciaki. Jeżeli ciebie to porusza, to przyjdź tutaj do nas. Będziemy się z tobą modlić. Oddaj swoje życie Jezusowi. Jezus powiedział, ktokolwiek pragnie, jeżeli pragniesz prawdy, pragniesz życia, to przyjdź do Jezusa. Przyjdź do mnie. We mnie mieszka Bóg. Ponieważ pojednałem się na kolanach, uznałem swoje życie za błąd, przeprosiłem Go, powiedziałem, nie jestem w stanie nic zrobić, żeby na cokolwiek zasłużyć. I ja stałem się Jego synem. Ja i Jezus jedno jesteśmy. Przyjdź do Boga. Dzisiaj jest dzień twojego ratunku. Nic nie musisz zrobić. Nie jesteśmy w stanie nic dodać do krzyża. Przyjmij dar łaską. Łaską zbawieni jesteśmy. Nie z uczynków. Boże to dar, aby się nikt nie chlubił, nikt nie cwaniakował przed Bogiem. Nie cwaniakuj, nie graj kozaka, przestań być religijnym człowiekiem. Zapragnij Boga, zawołaj do Niego: Jezus, ratuj moje życie! A On przyjdzie. Albo zrób to w ciszy, ale z głębi swojego serca. Zobaczysz, co się wydarzy. Podnieś ręce, powiedz: tato, przytul mnie. Ja chcę cię doświadczyć. I coś wam powiem. Doświadczycie pokoju do końca swoich dni.